Cześć. Czasy mamy niepewne, wyjątkowo. I no, jak zaczęła się wojna na Ukrainie i pierwsze groźby o użyciu broni atomowej, jądrowej, no to od razu na myśl przyszło mi, że trzeba się chyba w jakiś sposób przygotować na pewny nieoczekiwany zwrot całej sytuacji. No i stwierdziłem, że dobrze by było mieć pod ręką licznik Geigera. No i zacząłem szukać u nas w rodzimych sklepach, portalach aukcyjnych. No i niestety przeżyłem rozczarowanie. Po pierwsze, bardzo mały dostęp na miejscu, szczególnie jeżeli chodzi o nowe urządzenia na Allegro. Większość jest, no jest na Allegro, ale to i tak jest wysyłane z Chin. No i ceny też są dosyć zaporowe. No a jeżeli jest lokalnie, to już zupełnie ceny są po prostu kosmiczne. No i postanowiłem sam poszukać czegoś na AliExpress, no i znalazłem dwa ciekawe urządzenia. Najpierw sobie trochę tam poczytałem recenzji, pooglądałem jakieś filmy na ten temat. No i zdecydowałem się na model licznika, to jest BR9, dokładnie BR9B. On mierzy tylko i wyłącznie promieniowanie gamma. Bardzo zgrabny, zasilany jest albo bateriami trzema typu AA, albo akumulatorami, które można doładowywać tutaj za pomocą tego gniazda micro USB. Ten licznik Geigera przyszedł do mnie dosyć szybko, bo w tydzień czasu. Zamówiłem bodajże wysyłką z Czech albo ze Hiszpanii. Szukałem jakiegoś europejskiego magazynu, żeby po prostu szybko to dotarło, bo widziałem, że te oferty były bardzo mocno ograniczone. Miałem w koszyku powkładane pewne urządzenia inne też i one szybko znikały, potem nie mogłem ich znaleźć. No i ostatecznie udało mi się znaleźć właśnie ten licznik i jeszcze jeden, ja pokażę Wam go później, bo on jeszcze nie dojechał, ale widzę, że już się pojawiła informacja na InPoście, bo się okazuje, że te paczki z europejskich magazynów przychodzą w ogóle InPostem. Nie na paczkomat, tylko normalnie kurierem do domu. Urządzenie tak się prezentuje, tutaj włączamy przycisk on, mamy krótką instrukcję, co tam można zrobić tymi przyciskami, które się tu pojawiają, czyli L to jest wyciszenie dźwięku, M to jest reset średniego bodajże zliczania chyba, R to jest wyłączenie wyświetlacza, to bardzo przydatne, bo nie wyczerpuje nam wtedy baterii, a i tak zlicza te impulsy promieniowania. Co tu jeszcze? L plus R to jest reset tam jeszcze jakiegoś jednej pozycji. Teraz wystarczy nacisnąć dowolny przycisk i mamy już mierzenie promieniowania tła w tym momencie, czyli tutaj otoczenia. No jest tutaj zliczane, jakieś impulsy tam do nas dochodzą. Ta cała sonda, ta tuba, która zlicza, to jest umieszczona w tym miejscu, bo widziałem gdzieś tam na zdjęciu w ofercie, że ona jest tutaj. Tu jest głośniczek. No i ogólnie urządzenie bardzo proste, a myślę, że poprawiające tak jakby poczucie komfort psychiczny, o, w ten sposób. Jeżeli ktoś ma piwnicę dobrze zaopatrzoną i ma gdzie się schronić, to po jakiejś tam katastrofie nuklearnej czy wybuchu bomby, oczywiście w odpowiedniej odległości od nas, będzie mógł tak jakby za pomocą takiego urządzenia mniej więcej przewidzieć, jak wygląda promieniowanie na zewnątrz i czy już jest bezpiecznie, żeby się poruszać i przemieszczać. Także no, uważam takie urządzenie za dosyć praktyczne, szczególnie w tym czasie. Generalnie wcześniej nie miałem do czynienia z niczym takim i też byłem już dawno temu ciekawy, nawet chciałem zbudować coś takiego z jakichś tam schematów ogólnodostępnych, bo pieniędzy nie było, chciałem to zrobić jak najniższym kosztem. Nawet miałem zakupione tuby takie radzieckie od dozymetrów właśnie liczników Geigera. No ale ostatecznie nie doczekały się realizacji moje plany, także teraz zakupiłem coś takiego i pokażę Wam, jak to dokładnie działa. No tutaj promieniowanie tła jest bardzo niskie, jestem w piwnicy pod ziemią, jestem tak na mniej więcej 1,5 metra w ziemi i do tego jeszcze z góry jest przysypana tak jakby cała konstrukcja, ta betonowa, też warstwą ziemi, tam około 50 cm. Także no tutaj to promieniowanie jest no taki na normalnym poziomie, można powiedzieć. 0,15 mikrosiewerta na godzinę.
No i teraz no, byłem ciekaw, jak to dokładnie działa, czy reaguje na źródła promieniowania jakiegoś mocniejszego. No i szukałem legalnie dostępnych źródeł promieniowania. No i okazuje się, że z takich legalnie dostępnych źródeł można sobie wyszukać na różnych aukcjach, w ofertach jakieś stare zegarki. Przebrnąłem przez wiele ofert i w końcu udało mi się zamówić pierwszy, drugi do mnie idzie. Pierwszy to jest amerykański zegarek, zaraz pokażę, bo jeszcze go nie otwierałem. Zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek będzie się działo, jeżeli przyłożę już teraz do pudełka, które mam z tą przesyłką. Generalnie ciężko ocenić ze stuprocentową pewnością, że dany zegarek ma wskazówki i ewentualnie jeszcze cyfry bądź te indeksy na tarczy malowane farbą z zawartością radu 226. Była to bardzo popularna farba, która była używana od początku XX wieku do mniej więcej chyba lat 50. 60. Czyli te wszystkie zegarki ze świecącymi cyferkami, czy tam właśnie punktami, wskazówkami. Może nie wszystkie, ale większość na pewno posiadała tam domieszkę radu 226, który był tak jakby chyba aktywatorem, to się tak nazywało, dla jakiegoś tam innego pierwiastka, który no świecił, tak? A to teraz tam tak jakby zliczył średnią dawkę, którą w tym momencie się przyjmuje na godzinę. No i co? No i przeszukałem właśnie parę naście albo i parę dziesiąt ofert. Wytypowałem sobie parę zegarków. Szukałem na początku zegarków na rękę, bo w tych zegarkach na rękę starych też była używana ta farba. Ale ostatecznie tam niewiele było widać w sumie na tych zdjęciach, bo małe te zegarki i takie dosyć niepewne to było, to zacząłem szukać budzików. Bo w budzikach łatwiej zobaczyć nawet na zdjęciach, jak ta farba wygląda. No i są dwie tak jakby opcje. No, znalazłem budziki, które mają taki turkusowy jakby odcień tej farby fluorescencyjnej, ale też jest wiele budzików, które posiadają taką już zbrązowiałą tą warstwę fluorescencyjną. Podobno nawet ona nie zawsze świeci, ale promieniowanie jest wykrywalne. Także kupiłem właśnie na jeden właśnie amerykański, drugi niemiecki Ruchle, który przyjedzie do mnie już niebawem, być może jutro. No ale to dogram tutaj tak, że będziemy mieli po kolei sobie zbadamy, jak wygląda promieniowanie tych zegarków. Spróbujemy teraz przyłożyć do samego pudełka. Zobaczymy, czy cokolwiek będzie się działo. No. Wygląda na to, że chyba dobrze trafiłem. Chyba bardzo dobrze trafiłem. Zegarek to jest podróżny budzik. On jest zamknięty w takim pudełeczku. No i tutaj dodatkowo mamy jeszcze karton. Także no jak na tyle warstw osłony zaczyna promieniować no, już trzykrotnie więcej od otoczenia, także otwieramy paczkę. Teraz tam jeszcze parę słów o promieniowaniu w międzyczasie, zanim ja to otworzę wszystko i posprzątam, bo tutaj kurde się nasyfiło. To promieniowanie z tych zegarków, no ono nie jest jakoś tam szczególnie szkodliwe. Jeżeli to jest oczywiście zamknięte w zegarku, a nie farba na przykład wykruszona i pyłki wdychane z otoczenia do płuc, czy nie wiem, czy tam gdzie mają kontakt generalnie z jakimś, nie wiem, skórą, śluzówką i tak dalej, no wtedy jest to niebezpieczne, bo może się wytworzyć nowy otwór. Generalnie zanim ludzie się zorientowali, czym grozi właśnie takie promieniowanie, wiele osób zachorowało, tak? Były całe fabryki, w których pracowały panie i malowały te wszystkie cyferki, indeksy na zegarkach, oblizując pędzel od farby, żeby przygotować go do kolejnego nakładania jakichś tam punktów i malowania jakichś precyzyjnych elementów. No i te panie później chorowały na jakieś choroby szczęki, deformacje, rozrosty jakieś dziwne. No, generalnie tragiczna historia. Tak to wygląda. Widzicie to po raz pierwszy, ja też to widzę po raz pierwszy. No, ładnie ktoś tutaj zabezpieczył jakimiś gąbeczkami, żeby się nie rozsypał. No i właśnie tutaj ten taki piękny turkusowy kolor mnie zaintrygował i tak sobie popatrzałem gdzieś tam na różnych blogach, właśnie pokazywali, że te zegarki mają właśnie albo takie
ładne świecące wskazówki i cyferki, albo właśnie już takie zbrązowiałe. Sam zegarek już podobno nie działa. Kupiłem go za 25 zł chyba, albo 20 zł. Produkcja amerykańska. Daty tutaj nie ma, kiedy to zostało wyprodukowane, no ale szacuję, że to mogły być lata, nie wiem, 50 może. On się nazywa Luminus. Nie wiem. Może sobie sami odczytacie. No i teraz przykładamy do szybki. O, tu się robi grubo. Mamy ostrzeżenie, że jest powyżej standardowego promieniowania tła. Można sobie ustawić dźwięk taki, że to będzie nas alarmowało. No tutaj mam teraz tą sondę w pobliżu samych cyferek. To tak jakby spada, ale tutaj gdzie są wskazówki. O, jeszcze ustawimy tak wzdłuż. Ustawimy te dwie wskazówki obok siebie. No, tak jakby sprężyna działa. Słychać jak chodzi. Dobra. Około 6,5 mikrosiwerta na godzinę. To nie są dawki jakieś, które tam nam mogą szkodzić. No dobra. Sprawdzimy sobie drugi później zegarek, który do mnie dojdzie, i drugi licznik Geigera. Linki umieszczę Wam pod filmem. Znalazłem też ciekawą ofertę z bezpłatnym zwrotem, jeżeli komuś coś nie będzie pasowało. Nie wiem, czy wiecie, ale jest sporo ofert na AliExpress, gdzie zamawiając mamy możliwość bezpłatnego zwrotu. One są oczywiście opisane, jest 15 dni od momentu odbioru paczki i wysyłamy za darmo po prostu z powrotem do Chin za pomocą InPostu, nawet bez naklejonej etykiety, po prostu wsadzamy paczkę, generując sobie specjalny kod. Ja już odsyłałem tak kilka paczek i bez problemu zwrot później przychodził pieniędzy na konto, także nie ma tu się czego obawiać. No dobra, to teraz sprawdzimy kolejny zegarek i kolejny licznik Geigera. Dojechały do mnie dwie kolejne paczki z zegarkami. Jakoś tak się rozpędziłem i zamówiłem jeszcze dwa. Niestety nie dojechał do mnie ten drugi licznik Geigera, ale przetestujemy sobie najpierw te dwa zegarki i zobaczymy, czy coś tu się dzieje. Tutaj za wiele się nie chce nic dziać, zobaczymy na tym. Tu coś rośnie, dobra, no zobaczymy. Zobaczymy najpierw ten, który nie reagował. O, jaki. To jest ciężki, dużo cięższy od tamtego poprzedniego. To jest Ingersoll. Taki zegareczek. Ma taką samą barwę tej substancji świecącej jak ten poprzedni, amerykański. Dobra, zobaczymy. No to chyba źle trafiłem. Ten niestety nie promieniuje. Ale sam zegareczek ładny, zobaczymy, czy on w ogóle działa. Niestety nie działa. Nie tyka. Czyli generalnie szrot. No na szczęście kosztował mnie tylko tam jakieś 20 zł chyba, 20 parę złotych. Czyli tutaj źle trafiłem. Nie jest to zegarek z farbą z radem, więc tutaj jest zakup nieudany. No ale obstawiam, że tutaj będzie coś ciekawego. Tutaj jest zegarek Ruchla, niemiecki z lat 50. Tu widać, że wiekowe, w skórzanym futerale. Niedokręcona, nie wiem o co tu chodzi. No ale dobrze, kupiliśmy to w sumie tylko dla
dla testów radioaktywności, także nie ma co tam narzekać, ale tak wygląda gwarancja. 15 listopad 56 rok. No i tutaj przyjrzyjcie się, ta farba fluorescencyjna ma taki kremowy kolor, taki podbrązowawy, jasnobrązowy podchodzi. No i zobaczymy, jak tutaj to wygląda. O, już czuć. Czuć zagrożenie. Stawimy je w jednej linii. No zobaczymy, do ilu dojdzie. No ten pokazuje około 2,5. Także mniej groźny. Dojechał w końcu ten drugi licznik Geigera. Rozpakujemy i porównamy sobie wskazania teraz tego urządzenia. Tu mamy dwa ogniwa. Kapelek do ładowania. Instrukcja po angielsku i po chińsku. No tak wygląda. Bardzo prosty w obsłudze, dwa przyciski tylko. Pokazuje nam teraz promieniowanie otoczenia, czyli 16 mikrosiewerta na godzinę. Zobaczymy, jakie będą wyniki tutaj promieniowania tych zegarków. Co tu jest? Aha, tu ustawiamy alarm. Na jednym z filmów na YouTubie znalazłem, jak gościu przykłada tutaj do tej części. No to już słychać. No to już wariuje. 4,78. Lecimy dalej. No już jest 7,3. 8,5 prawie mikrosiewerta. 9,64. Już powoli rośnie, także pewnie gdzieś się skończy około 10 mikrosiewertów. Także no, widać, wskazania są inne, no, ale to zależy pewnie od tego, jak wiele osłania tą tubę. Już mamy ponad 10 mikrosiewertów. O, 11,6. No, liczmy, że jest około 11 mikrosiewertów, wskazuje nam ten zegarek. Zobaczymy teraz jeszcze jeden zegareczek. No, pokazuje już 3,4 mikrosiewerta. Zobaczymy, do ilu dojdzie. No, już 4 mikrosiewerty. Prawie 5. No, było około 5 mikrosiewertów, także połowę mniejsze promieniowanie ma. W przypadku tego licznika wskazania się różniły. Ale z czego to wynika? Być może tak grubsza budowa, może ze złej strony przykładałem, może z tej strony powinienem przyłożyć, zaraz zobaczymy. Wtedy przykładałem od spodu, teraz tutaj damy z boku. No dosyć szybko rośnie, także może być, że pokaże nam podobny, zbliżony wynik. Nawet słychać po ilości cząstek, które trafiają w tubę. No było prawie 7. Ten licznik fajnie reaguje, bo pokazuje tak jakby cały czas szybciej odświeża niż tamten. Tamten musi troszkę poczekać, zanim odświeży i zliczy. No, dochodzi do 8. No, jakby nie patrzeć, każdy z nich na pewno wskaże nam jakieś anomalie w promieniowaniu, także jeżeli chodzi o wykorzystanie tego przy takich dużych promieniowaniach, gdzie mogą zagrażać życiu, to na pewno sprawdzą się obydwa. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś drobne takie zliczanie, no to trzeba przyjąć jakiś tam margines, pewnie większy błędu. No tutaj dochodzi do 8, no. Tam doszło do prawie 11. Tutaj dochodzi do 8 mikrosiewertów. Ale pewnie podejrzewam, że znaczenie ma grubość plastiku. Nie wiadomo, czy ta tuba nie jest jeszcze dodatkowo czymś owinięta. Zdarzają się takie produkty, gdzie tuba jest owijana po to, żeby nie łapać jakichś tam jeszcze innych zbędnych cząstek.
No nie znam się zbytnio na tym, bo to jest pierwszy kontakt z takimi urządzeniami. BR9B zgrabniejszy, ma wyświetlacz tutaj taki graficzny. Pokazuje nam tutaj wizualnie, jak to wygląda, jak odbiega promieniowanie od normy. No mamy więcej tutaj danych. Tutaj wszystko jest w mikrosiewertach, natomiast tutaj możemy sobie ustawić CPM lub mikrosiewerty. Wskazania promieniowania tła też się troszkę różnią. No, jak widać, tutaj jest 20 mikrosiewertów w tej chwili na godzinę. Natomiast ten drugi pokazuje około 10 mikrosiewertów na godzinę. Zobaczcie, że tutaj się inaczej zupełnie pojawia, bo tu jest każde pyknięcie jest wskazanie. Natomiast tutaj są pyknięcia i dopiero po pewnym czasie jest odświeżenie. No ale teraz to się zbliża troszkę do siebie, jeżeli chodzi o wskazania. Tutaj też pokazywało 19 przez moment, tu jest 21 mikrosiewertów. No cóż, no myślę, że obydwa urządzenia są godne uwagi. Na pewno wykrywają promieniowanie gamma, więc w tych niebezpiecznych czasach, w których żyjemy, jakiekolwiek urządzenie, które nam wskaże anomalię w promieniowaniu, no zawsze będzie dla nas na plus, niż jeżeli nie będziemy go w ogóle posiadać. Wiadomo, że w takich niskich wartościach, jak tutaj mamy, to nie są wartości szkodliwe, ale przy dużych wskazaniach ten margines błędu już nie będzie chyba aż taki znaczący. Także no, jeżeli zależy nam na komforcie psychicznym, bezpieczeństwie siebie i swojej rodziny, to myślę, że warto mieć coś takiego w zasobach domowych w razie W, jak to się mówi. Pod filmem macie linki, jeżeli jesteście zainteresowani tymi urządzeniami. Także to by było na tyle i do zobaczenia. Cześć. Wow. Fajnie gaśnie powoli.